Bizon miodowy, wiosenna akcja, próby odpalenia po zimie. Temperatura 18 stopni. Zobaczymy, czy maszyna zapali. Na dzień dobry włączymy jej prąd. Dobra. Można palić. Jakieś światła się nawet świecą. Przyjechał na serwis. Na serwis. Przyjechał na serwis. Jak na razie same problemy są. Bo coś tu się dzieje, że brakuje jakiejś części. Jakieś blaszki leżały dziwne. Zardzewiałe. Skrzynia biegów na dzień dobry będzie robiona. Bizon super. Rocznik 80-90. Wymieniona jest jednak na nową osłona wytrząsaczy. Pomalowana tutaj już jest rama od rozdrabniacza, elegancko wszystko spasowane. Także więc kombajn będzie pomalutku składany. W tej chwili jest cały rozdrabniacz naprawiany. Elegancko. Tu na serwis zajechał właśnie miodowy kombajn. Będzie robiona skrzynia biegów. No w sumie na początek skrzynia. Bo tutaj do roboty w zasadzie wszystko. Problem będzie dotyczy przede wszystkim na ten moment problem dotyczy tutaj zębatek skrzyni biegów, może łożysk, bo oleju nie było. Zacznę od demontażu tutaj tych wszystkich dźwigni, które są przy skrzyni. Następnie belkę jedną, belkę skośną odkręcę. Hamulce rozblokuje to wszystko i będzie można pomalutku się zabierać za środek skrzyni i będzie to wszystko tutaj przeglądane i wymieniane co trzeba. Także więc na początek rozkręcanie mechanicznych elementów sterujących i konstrukcyjnych kombajnów, czyli w tym przypadku tej belki.